kolejny dzień naszych zmagań z trocią. Michał z kolegą już w wodzie siedzą. Myślę, że to chyba nie jest za późno, bo dopiero się robi jasno. 7:30. No mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Tym razem będę jako jedyny, który stoi na brzegu, taka ciapa normalnie. No ale zobaczymy, może po nowym roku uda się już zebrać ten hajs na tą kamerkę GoPro i będę mógł wchodzić do wody też i robić dla was te relacje, bo tak powiem szczerze, dawno nie miałem troci na haku, chyba z ponad rok. Naszą serię z Bogusławem Kasakiem, który robi takie ładne przynęty. Chyba w drugim czy trzecim odcinku Bogusław mówił nam, jakie kolory kiedy. No i jednym z takich jego faworytów był taki kolor zielony. Jeszcze jak nie ma słoneczka na łowisku. Spróbujemy. No niezbyt ciekawie, był tu Patryk, był Adam, był Sebastian, taka fajna ekipa młodych chłopaków, która zastanawia się, czy dołączyć do naszego klubu. Sebastian przysłał deklarację zawodnika, także już jest wszystko na dobrej drodze, ale nie o tym. Słuchajcie, no i żeśmy biczowali tą wodę od godziny gdzieś tak 8 do 10 i nic, słuchajcie, nic. Tym bardziej, że chłopaki przyszli tutaj od strony Władysławowa, doszli do samej latarni i po prostu no mega kicha. Odwiedził mnie też Mariusz z Gdańska, który robi też swoje woblerki. Takie cuda, zobaczcie, robi. O, coś takiego. To jest woblerek jacksonowski, który ma zdartą tą swoją skórkę, no bo ona, tak jak wiecie, ona się i tak zdziera na potęgę. No i chyba jest potraktowany klejem jakimś specjalnym, nałożone na to jest takie płótno imitujące właśnie takie łuski, no bardzo fajnie to wygląda. No i potem oczywiście kolory, no i maczanie w jakimś lakierze specjalistycznym, nie wiem co to tutaj jest. Ale wygląda, słuchajcie, wygląda mega profesjonalnie. Dostałem taką jedną dodę od niego. Myślę, że na pewno ją użyję, ale chyba wymienię kotwiczkę na pojedynczy haczyk, bo bardzo doceniam te samoróbki, które no, często mi dajecie i bardzo bym się bał go stracić, więc wymienię kotwiczkę na pojedynczy haczyk i no, spróbuję z nim połowić, ale nie dzisiaj chyba, bo kicha jakaś się straszna porobiła. Spróbuję jeszcze pójść w drugą stronę, czyli w stronę Jastrzębiej Góry troszeczkę. Mam też ograniczony czas, no wiecie, nagrywam to przed świętami, wiecie jak to jest, przed świętami żona goni. No ale to drugi film, żeby ryby nie było, trochę słabo, nie?
i Wojtek łowi. Ja sobie kawkę zrobię. Kawka na łowisku, super sprawa. Słuchajcie, no nie chcę gadać, że nic nie złowimy, bo nikt nie lubi takich odcinków, gdzie nie ma ani jednej ryby, nie? No ale chyba nic nie złowimy. Ja nic nie złowiłem. Michał, Wojtek też nic nie złowił. Sebastian nic nie złowił. Naprawdę, jest kicha jakaś dzisiaj. A pogoda jest ładna. No, mamy taką mgiełkę. Woda nie jest za mocno zmęcona. Tutaj przy brzegu, samym, gdzie te fale się załamują, troszeczkę jest. Ale dalej jest już czyściutka. No nie ma za dużych fal, aczkolwiek coś tam się dzieje na tym dnie. No i kolejny dzień chyba na zero, no ale nie poddaję się. Idę jeszcze w stronę Jastrzębiej Góry, tam trochę było. Zdążyłem, słuchajcie, przed deszczem. Było nas 7 osób, nikt nic nie złowił. Naprawdę próbowaliśmy wszystkiego, różnych dziwnych przynęt. Ja nawet próbowałem sandaczować normalnie główkami, takimi z gumami, ze wszystkim. Jedno co, to ta jedna flądra tam podczepiona za płetwę, a tak to po prostu nic. Myślę, że albo trzeba troszeczkę poczekać jeszcze, albo po prostu jakoś daleko wchodzić do tej wody, ale no, no dzisiaj się nawet nie za bardzo dało. Po tych ostatnich sztormach, no te rewki są tak zniekształcone, że bardzo ciężko się wchodzi do tej wody.